Właśnie nie wiedziałem, czy czekam w klatce, czy tutaj. A treningu cię boli? Witam cię, cześć, w tym nowym, pięknym dniu. Dzisiaj kolejne i w ogóle teraz ostatnio się przyzwyczaiłem już do tego, że chłopaki w ogóle się nie spóźniają. Nawet odwrotnie, teraz jest za 27. Miłość już jest w szkole, aż normalnie szok. Bardzo dużo się zmieniło w ciągu ostatnich 3-4 miesięcy, bo jeszcze 4 miesiące temu to były ciągłe praktycznie spóźnienia, a kiedy wszystko na styk było. A teraz strasznie duża różnica. Dużo lepiej jest. No i co, przyszedłem skontrolować Miłosza, a okazuje się, że go nie ma. Że go nie ma w szatni. No i gdzie on teraz jest? Przyrodę, ale mamy przygotowane chyba w tę przyrodę. A ktoś z was chodzi na wagary już? Nie. No, także uważam, że pani wyjdzie. A ty gdzie mieszkasz? Jak daleko masz do szkoły? Co? Nie wiedziałem, czy przyjdziesz, nie? W końcu, bo... Są dwie ulotki. No. I zobacz, czy jest jakieś podobieństwo tych ulotek. Czy jest coś podobnego? Że to samo zrobiłeś, nie? Nie to, że robiłem jedno i drugie. Że nie. Jest zerżnięte, dokładnie. To robiłem ja, a to zrobili w tym roku, zresztą twoja szkoła. No to nie, to jest tak, to jest dlatego. Wiesz, co chodzi? To samo tu powiedziałem, że to już jest to samo. Nie, tego ja nie robiłem. Nie, to chodzi o to, że ktoś inny to zrobił, no. A ja zrobiłem to w zeszłym roku, a oni zrobili. No dobra, to. Ale mówię, że one są podobne. No są podobne i to jest podobne. A w ogóle jak mi Kasia pokazała to, że tak się rozkłada ten pomysł. No, tym bardziej, no to ja już mówię, nie, no masakra. Nie dość, że skopiowali, zobacz, tutaj, wiesz, kolory są inne, ale sam pomysł jest zjechany po prostu. Identycznie. Identycznie jest. No i zrobiłem sobie śniadanie, zobacz co się stało z jajkiem. Ale widzę, że się za długo zostawiłem i ojeja. I poszedłem montować film. I zapomniałem się. Ach. O. Zobacz co wyszło. Przypalone. Jajka sadzone, zjedzone. A niezbyt były dobre te przypalone. Mam pod sobą i chyba troszeczkę zjem. Nie wiem, czy to jest dobre po tym jedzeniu od razu tego. Ale ma masło orzechowe 100%. Bardzo dobre. Tylko, że mało słone. I w składnikach nie ma soli. Ale na przykład takie masło orzechowe. Wiesz co, orzechów ma, to ma 100%, a to ma, ten ma chyba 60 parę procent. I jest sól. I ja teraz, wiesz co zrobię? Po prostu soli, żeby było dla mnie smaczniejsze, dosypię do tego. Wymieszam widelec po jajku sadzonym i spróbuję. No i dobra, przetestowałem. Nie powinno się mówić z pełną buzią. Troszeczkę zjadłem. Ale jak dodałem soli, naprawdę jest rewelacyjne. Tutaj pod tym kątem, że ja bardzo lubię to. Ja w ogóle lubię orzechy. Od jakiegoś półtora roku jemy w domu bardzo dużo orzechów. Ja z Kasią przede wszystkim. I lubię, jak czuję, jak jest coś pod zębami, chropowate. A nie tak, że zmielone zupełnie orzechy na masło takie. Nie, ja lubię coś czuć. Bardzo dobre. Już wkrótce ruszamy na Orlika. I zobacz, odszukałem. Dziś mi zaginął ten worek. A co my tu mamy? Zobacz, piłki, których nie używałem. Z 2 lata temu. Piękne piłki. Stroje, takie mieliśmy w ogóle, albo to ze 3 lata temu było. Co tutaj mam? Co to jest? Ochraniacze. Ochraniacze, zobacz. A ja miałem zawsze pokazki. Czyli ja musiałem to kupić w momencie, kiedy miałem kontuzję, czyli ze 3 lata temu. No i mam piłki. Co tu się z nią stało? Z tą piłką. No i tak, mam 3 piłki Selecta. Od razu je zostawiam tutaj, żebyśmy mieli na treningi. Ekstra. Przydadzą się. Ale wiesz co? Ja niedawno mówiłem o tym, że nowego kanału nie będzie. Wrzucam babcię na VR, będziemy nagrywać. Zaraz zresztą chcę iść, zacząć testować, nowe testy robić. Starsza osoba, ja też już jestem, dla mnie jestem starszy, 40 lat, ale zastanawiam się, jak dużo osób właśnie tacy w moim wieku, starzy, jak często uprawiają sport i jak na przykład takie osoby zmotywować. Jeśli ty masz taki problem w domu, czyli na przykład masz rodzica, który siedzi, nie jest aktywny,
fizycznie, to jak na przykład takiego rodzica zmotywować? Jeżeli ty jesteś taką osobą, która też siedzi i nic nie robi, no to będzie być może trudno. Ale jeżeli jesteś osobą, która jest aktywna sportowo, młoda osoba, aktywna sportowo i chcesz na przykład coś robić ze swoim ojcem albo z mamą, to jak wyciągnąć taką osobę? Wydaje mi się, że trzeba znaleźć kilka takich ciekawych elementów, które mogą zmusić tą osobę. Jeżeli to jest na przykład zdrowie, albo inaczej, jeżeli twój rodzic był kiedyś na przykład szczupły, a teraz jest taki jak ja, albo większy, to może na przykład mu pokażeć, że słuchaj, ojciec, kiedyś taki byłeś. Druga rzecz, zdrowie. Ludzie w moim wieku zaczynają patrzeć na zdrowie. I może to. Powiesz, tato, słuchaj, rusz tyłek, będziesz dłużej żył, albo będziesz zdrowszy. Trzeba poszukać takich rzeczy. Napisz mi, jak to jest u ciebie w domu. Jestem naprawdę bardzo ciekaw. U mnie, jak wiesz, ja jestem tą osobą w domu, która zmusza. Która zmusza do sportu, tak to mogę powiedzieć. Która zmusza. Ale wydaje mi się, że to jest dobre. Nie wiem, czy zmuszanie jest dobre, ale że to jest dobre. Napisz, jestem bardzo ciekaw, naprawdę. Może rozwiniemy ten temat. A, dobra, babcia, która wskoczy na VR. Jak teraz to nagrywałem, to sobie w głowie pomyślałem, a może by tak zabrać moją mamę na siłownię? A dlaczego nie? A co? Nie? Nie może? Za stara? Tutaj w pracy miałem taką lodówkę, teraz już oczywiście mam nową w kuchni, ale miałem w pracy właśnie taką lodówkę malutką, która była chyba u nas w domu w ogóle też kiedyś. Z tego co ja pamiętam, początki naszego związku z Kasią, to była ta lodówka. No, a teraz ją wywozimy, tata ją zabiera. U mnie stała i nic, nawet nie śmierdzi w środku. I po prostu nie była używana. Ale jestem mega szczęśliwy. Jestem mega szczęśliwy, bo okazało się, że nie potrzeba już teraz na YouTubie mieć 10 tysięcy subskrypcji, żeby nadawać na żywo. I właśnie kanał Mazur na żywo już jest aktywny. Przed chwilą zrobiłem 15-minutowego live'a. Jestem mega, ale to mega szczęśliwy, bo nie trzeba mieć 10 tysięcy, czy 10 tysięcy subskrypcji, żeby nadawać. To po pierwsze, a po drugie oznacza to, że na tym kanale będą często transmisje. No, codziennie. Myślę, że tak, że nawet codziennie będą transmisje. Także cieszę się, ale mega. Właśnie to jest to, na co czekałem najbardziej. Słuchaj, liczę, że się potknie, wiesz, że się wywróci. Dobra, dzisiaj gramy, mamy trening, sama nasza drużyna. Ostatni dzisiaj trening na hali. Jest nas 8 osób, dlatego zmniejszamy, będzie mniejsze boisko. Na pewno na tej bluzce? Pokaż, jaka to jest bluzka. To jest twoja? Tak. Na pewno, czy mamy? Twoja. Jak masz na imię? Weronika. Weroniki, Weronika. Pokaż, o, ładnie widać. Dziękuję. Fiona. Tobie na czole. No, jedziemy. Jeśli spodobał Ci się film, to zostaw lajka, suba i dzwoneczek, zaznacz. Mega Farciarz, pozdrawiam Cię serdecznie. Jestem ciekaw, co to wydarzy się 1 kwietnia. Jak zdradzisz nam tajemnicę? Co to jest? Jak to robisz, że tak często jesteś w pierwszej trójce? Jestem ciekaw. Zbieram serduszka, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Mówiłem często, nie jest to łatwe. Tutaj nagrałaś 2 filmy i usunęłaś, bo faktycznie, zwłaszcza młodzi ludzie, młodych ludzi bardzo hejtują. Trzeba mieć naprawdę twardy tyłek, żeby nagrywać na YouTubie, zwłaszcza jeżeli chodzi o młode osoby. Ja już jestem stary, jakby przygotowuję chłopaków pod tym kątem, żeby tym się nie przejmowali, ale to nie jest łatwe. Jeżeli nie masz wsparcia
Tak mi się wydaje, kogoś dorosłego to nie poradzisz sobie. Popek 199, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Właśnie dzięki tobie zacząłem te pytania i odpowiedzi właśnie od tego, żeby poprosić, bo wydaje mi się, że jednak powinienem prosić. No nie, tego nie robię, ale może powinienem. Kacper Druchniak, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Oleje są zdrowe. Na przykład oleje z orzechów, powiedzmy, tak? To są zdrowe. Nowy Kaky, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Wolę na patelni, dlatego że patelnia jest duża, jest płaska i wtedy te ziarenka mogą jakby po całej patelni się rozejść i prawdopodobnie więcej ich wystrzeli niż garnku, który jest na przykład mniejszy, chyba że byłby spód duży. Dominik, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś pierwszy. Mega Farciarz, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś drugi. I Pixel, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś trzeci. Na dzisiaj to już wszystko. Jutro też będzie nowy, piękny dzień. Trzymaj się i cześć. A, dobra. I zapraszam na Mazur na żywo, żeby lajkować, subskrybować, bo będą często live'y.